Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie, to jest oczywiście kolejny odcinek z kariery Chelsea na kanale Nexion Games. Na samym starcie ode mnie oczywiście prośba o zostawienie kciuka w górę i tak dalej, zapraszam do aktywności. Moi drodzy, daliście upust swoim emocjom. Taka dziurawa forma londyńskiej Chelsea też wam nie odpowiada. Nie ma co się dziwić. Na papierze ta ekipa powinna chodzić zupełnie inaczej niż ma to miejsce w rzeczywistości. Stąd też zasugerowaliście, że trzeba sięgnąć po środki naprawdę, naprawdę drastyczne. Zasugerowaliście nawet sprzedaż Hawthorsona, a nawet Jonathana Pearce'a. Moi drodzy, ja aż tak daleko bym nie szedł, bo pragnę przypomnieć, że Jonathan Pearce to niestety w tym sezonie jest cień samego siebie z minionej rywalizacji, ale nie ma co popełniać takich pochopnych decyzji i wniosków. Myślę, że jeżeli mówimy tutaj o sprzedaży kogoś, to jest tutaj jeden kandydat i ze skrzydłowych może to być Osur Hawthorson. Ale moi drodzy, nie ma co uprzedzać faktów. Prawda jest taka, że czas odwołać z wypożyczenia zawodnika, który przekroczył najśmielsze oczekiwania. Przerósł nasze możliwości, o, czy swoje możliwości to się jeszcze okaże, ale z pewnością przekroczył poziom, o który byśmy go nie podejrzewali. Nawet nie pamiętam, ile on miał overalla, kiedy na to wypożyczenie się udał, ale chciałbym, żebyście cofnęli się w historii odcinków i rzucili na to okiem, bo uważam, że będzie to arcyciekawa statystyka. Moi drodzy, numer, jaki otrzyma ten zawodnik, to będzie numer... Z jednej strony ta 18 jakoś mi do niego pasuje, z drugiej strony mam wrażenie, że mógłby dostać jeszcze jakiś taki numerek, który by dał tutaj trochę więcej. Tym bardziej, że ta 18 trochę mi się de facto już kojarzy z tym Lukasem Luną, który jest na wypożyczeniu. No ale niech będzie, numer 18 to też jest numer w porządku, a akurat ci zawodnicy, o których wcześniej powiedziałem, Lukas Luna, oni są na wypożyczeniu i prędko z tego wypożyczenia do nas nie wrócą, więc później będzie można tutaj ewentualnie przetasować. Moi drodzy, stało się to, o czym mówiliśmy od samego początku. Briggs został odwołany z wypożyczenia. Czy żałuję tej decyzji? Nie. Czy pożałuję? Oj, to się już może okazać. Na obecną chwilę to jest zawodnik, który moim zdaniem musi wstrząsnąć naszym zespołem. To jest najważniejsza rola tego zawodnika, żeby kompletnie wywrócił tutaj hierarchię wartości w naszej drużynie. Bo niektórym piłkarzom, niestety, ale trochę chyba, niektórzy piłkarze chyba z naszego zespołu obrośli w piórka, co trochę mnie martwi. Natomiast Mason Mount to jest zawodnik, u którego tym razem już zdecydujemy się na definitywne przekonwertowanie go na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. Mason Mount to 28-letni zawodnik, to jest nieprawdopodobne, że w tym naszym uniwersum Mason Mount jest piłkarzem, który powoli zbliża się do 30. Fakty są takie, że naszym transferem, oczywiście w cudzysłowie, jest odwołanie tak zdolnego piłkarza z wypożyczenia. Teraz czas na informacje dalsze, czyli ewentualną propozycję wypożyczenia pana Saula Ohedy, na którą się zgodzę. Do Lens może to ten zawodnik się udać na dwuletnie wypożyczenie. Ian Madsen, o tego piłkarza chciałby zawalczyć z nami Manchester United i tę ofertę odrzucę bez najmniejszego wahania. Zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy. Reuben Briggs oczywiście z tego wypożyczenia wrócił, a Conor Gallagher, jak sami widzieliście tam na ułamek sekundy, było to dosłownie widoczne obok mnie, definitywnie opuścił Stade Rennes. Kolejna oferta za Brookinga, kolejna, którą zdecyduje się odrzucić. I poważna teraz zagwostka dla nas. Jak to wszystko tutaj poukładać? Może, moi drodzy, faktycznie z gigantycznymi zakupami i zmianami w drużynie trzeba się wstrzymać do momentu, kiedy ten budżet nasz będzie już praktycznie niepowstrzymany. Getafe chce zapłacić zaledwie 50 milionów funtów za Darwina Nuneza. Uważam, że jest to naprawdę świetna oferta. Dodatkowo mamy informację o tym, że Król zostanie wypożyczony do Zulte Waregem. To jest bardzo dobry ruch. A także Saul Ojeda, który ewentualnie dogada się z Lens. W porządku. Czekamy na sfinalizowanie obu tych transakcji. Trochę to nam uszczupla kadrę jeszcze bardziej niż ta kadra była uszczuplona wcześniej. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo wychodzę z założenia, że zaraz jak tutaj Marvin Wisser wróci,
a mam nadzieję, że już wróci i się nie połamie w pierwszej kolejności przy pierwszej możliwej okazji, to trochę to już tutaj się pozmienia. Moi drodzy, 7 godzin jeszcze do końca, więc tutaj jeszcze się może dużo, dużo wydarzyć. Widzę, że niektórzy piłkarze tutaj zmieniają kluby za dosyć irracjonalne kwoty wręcz. W porządku. Ale chcę więcej. Chcę więcej pieniędzy za Osura Hafthorssona. I możemy wtedy, moi drodzy, pożegnać naszego islandzkiego skrzydłowego. Ojeda został wypożyczony do Lons. Dobrze. A za Hoffmana PSG... Chcecie go odkupić i to za takie pieniądze? Nie na mojej zmianie. Nie na mojej zmianie. Otóż nie dziś. Moi drodzy, to nie jest ten moment. Czy zostanie sfinalizowany transfer Hafthorssona? 34 miliony. Za piłkarza, który ma 26 milionów wartości. Ale wiemy, że niestety u Hafthorssona to wydaje się być... śmiesznie małą kwotą, ale to jest piłkarz, który osiągnął już maksimum swojego potencjału, a niestety powiedzieliśmy, że w tym sezonie Hafthorsson niestety zawodzi na całej linii. Jeżeli mamy dokonywać zmian w naszej drużynie, a mamy dokonywać zmian w naszej drużynie, po to to wszystko jednak było od samego startu robione, to myślę, że warto podjąć ryzyko i próbę ściągnięcia jakiegoś piłkarza, moi drodzy. Niektórzy z was odzywali się w sekcji komentarzy, że bardzo chcieliby zobaczyć ściągnięcie tutaj tego polskiego napastnika, którego dokładnie imienia nie pamiętam. Niektórzy z was się wypowiadali, że bardzo chcieliby go tutaj zobaczyć, że chcielibyście zobaczyć transakcję wymienną, wymianę Linogo Rosabele na tego piłkarza. Moi drodzy, raczej nie będzie nas stać na taką transakcję już tu i teraz. Chyba że Osur Hafthorsson opuści Lille. Jeszcze nas, oczywiście opuści nas na rzecz Lille. Ale takie rzeczy się nie wydarzyły. Może teraz, w tym ostatnim dniu. Tak jest, moi drodzy. Kolejny zawodnik, który jest dla nas niezwykłym symbolem, opuszcza londyńską Chelsea. Za 34 miliony funtów Hafthorsson opuszcza londyńską Chelsea i zostaje sprzedany do Lille, natomiast Valencia chciałaby wykupić pana Akoto. Odrzucamy tę ofertę. Dziękuję bardzo, panie Hafthorsson, ale no niestety w ostatnich tygodniach ta nasza współpraca nie układała się po naszej myśli. Mimo wszystko, moi drodzy, Osur Hafthorsson to jest piłkarz, który zostanie tutaj oczywiście dorzucony do listy tych potencjalnych piłkarzy. To jest zawodnik, który będzie tutaj obserwowany. Fakty są takie, że ewentualny atak na Krzyśka Zasępę raczej nie stał się realny, bo musielibyśmy tutaj zrobić naprawdę, naprawdę gigantyczne przetasowanie, zrobić ogromną zmianę Linogo Rosabela i dorzucić praktycznie wszystkie nasze pieniądze, żeby móc mówić o takiej transakcji. I dorzucając taki zestaw, tak czy siak nawet nie spełniamy aktualnej wartości Krzysztofa Zasępy, bo moi drodzy, sami widzicie, że aktualna wartość Linogo Rosabela to jest 70 milionów, my dorzucamy do tego 50 milionów, więc niestety, ale fakty są takie, że nie spełniamy nawet podstawowej wartości polskiego napastnika. Dokładnie tak. Oprócz Linogo Rosabela oni chcą dopłaty rzędu drugiej jego wartości. Moi drodzy, nie stać nas na coś takiego. Po prostu nas na to nie stać i nie jesteśmy w stanie na to przystać, więc moi drodzy, odrzucamy te negocjacje, bo nie jest to w żaden sposób możliwe do zrealizowania. Kolejnymi zawodnikami, którymi ewentualnie moglibyśmy się tutaj zainteresować, jest na przykład powrót Kaluma Hudsona-Odoi na tą lewą stronę, ale my tutaj z kolei ściągnęliśmy oczywiście pana Roybena Briggsa. Darwin Nunes, ten piłkarz definitywnie opuścił RB Lipsk na rzecz Getafe. Spoglądam tutaj pośród tych pozostałych zawodników i zastanawiam się, czy jest tutaj jeszcze jakiś, po którego moglibyśmy się zgłosić, ale szczerze mówiąc, na obecną chwilę nie widzę tutaj takiej możliwości. Moi drodzy, może trzeba tę kwotę zaoszczędzić i zrobić transfer
gigantyczny, kasowy, hitowy transfer. Pytanie tylko brzmi, na jaką pozycję? Jak wy to widzicie? Gdzie tutaj przydałoby się takie definitywne wzmocnienie? Wiemy, że zawodzi niestety atak. Tierno Ballo radzi sobie świetnie, bo nie bez powodu otrzymał tam statuetkę zawodnika miesiąca. Ale na reszcie pozycji coś zawodzi. Wyeliminowaliśmy i wymieniliśmy już jeden trybik tej naszej maszyny. Hafthorson opuścił nasz klub na rzecz Lille, natomiast do nas dołączył Ruben Briggs i zobaczymy, jak właśnie ten piłkarz będzie się spisywał. Arkadii Kowal, tego piłkarza sobie odrzucimy, natomiast Pawlenko zakontraktujemy. Kirilienko nie, następny Kirilienko i Tkaczenko, ten też odejdzie. Dobrze, kolejni zawodnicy to reprezentanci potencjalni polscy, ale widzę, że tutaj bardzo słaby raport. I ostatni to już jest Japonia, a w Japonii nie widzę żadnych interesujących propozycji, więc moi drodzy, no ten raport niestety bardzo, bardzo słaby. Kolejna oferta kupna za Ginmura. 70 milionów, 100 milionów praktycznie, to duża kwota. Na obecną chwilę odrzucę tę ofertę, tak samo jak i odrzucę propozycję kupna pana Brookinga przez PSG. Moi drodzy, nie ma drużyn, których nie da się poprawić. Nie ma drużyn, których nie da się polepszyć. I myślę, że to dotyczy też naszej jedenastki. Chryste, co tu się stało? Czemu tyle ofert? Czy ktoś mi może wyjaśnić, co tu się wydarzyło? Ian Madsen. Co jest grane w ogóle? Za Gilmura, Barcelona. A dawajcie, 140 mi tutaj milionów, dawajcie za Gilmura. Brooking. Odrzucam. Lino Gorozabel. No nie no, do Manchesteru City. Bardzo ryzykowne sprzedawać tego zawodnika do Manchesteru City. I kolejny piłkarz to jest Esteban Carrasco, który miałby wrócić do swojej ojczystej ziemi, czyli do Sewilli. Moi drodzy, no ja na razie nie jestem zainteresowany sprzedażą tych żadnych piłkarzy. Ja oczywiście czekam na wasze sugestie, na sugestie moich asystentów, więc zapraszam, moi asystenci, do sekcji komentarzy. Mecz Chelsea z Blackpool potraktujemy ten rewanżowy absolutnie priorytetowo. Mimo iż w nadchodzącej perspektywie mamy starcie jeszcze z Manchesterem United, to myślę, że tutaj możemy się zachować nieco łapczywie i zagrać po prostu ekipą naprawdę, naprawdę konkretną. Przede wszystkim Ruben Briggs, ten piłkarz dostanie swoją szansę debiutu. Zagra od pierwszej minuty Weber w miejsce Hoffmana. Brooking, zastanawiam się, czy kogoś jeszcze mogę tutaj wpuścić, czy kogoś jeszcze mogę zmienić, ale wydaje mi się, że na obecną chwilę, moi drodzy, to nie. Więc szybka symulacja tego spotkania, automatycznie zastąpmy tego niedostępnego piłkarza na ten mecz i spójrzmy. 3-0 zwycięstwo na Stamford Bridge. Mason Mount, Madsen i Lino Gorozabel. A Connor Sharp zmienił Briggsa, który zaliczył notę 6-9. Całkiem sympatyczna nota. Madsen 10-0. Wow. Oprócz bramki pewnie jakaś asysta. Naprawdę świetnie, świetnie, świetnie się spisuje ten piłkarz. No i ta rywalizacja na tej naszej lewej obronie jest naprawdę gorąca. Wojciech Szczęsny, dziękuję nam za szansę gry. Spoko. Super, akurat nie dałem ci teraz szansy gry, ale cieszę się, że doceniasz. Skromnie z meczami w tym miesiącu, ale bardzo trudne pojedynki. Oferta transferowa Carrasco, odrzucam, a do nas wraca po urazie Marvin Visser. Nareszcie, witamy pana Marvina Vissera. Trzymamy mocno kciuki. Kolejna oferta transferowa, strasznie chcą nam wykupić wszystkich piłkarzy, masakra. Masakra. Moi drodzy, dzieje się tutaj niezwykle dużo. Weźmy udział w konferencji prasowej. Nam przydałoby się rozegrać albo mecz z Tottenhamem, albo mecz właśnie z Manchesterem United. Olsen jest dla nas niezwykle istotnym elementem. No i niestety przypominają nam, że w ciągu ostatnich 5 spotkań ligowych oczywiście nie mamy zbyt imponującej serii. Bo ligowe, moi drodzy, to jest porażka, remis, remis, porażka, porażka. Nie wygraliśmy ligowego meczu od 5 spotkań. To jest kryzys, to mało powiedziane. Dlatego taki piłkarz jak Ruben Briggs jest teraz niezbędny.
żeby móc wpłynąć na ten zespół pozytywnie. Hoffman, w twoje miejsce po raz kolejny pojawi się tutaj Brooking, bo to jest piłkarz, który po prostu tutaj robi świetną robotę. Madsen, wyśmienite występy ostatnim razem, tym razem od pierwszej minuty zagra Gilmour, Reuben Briggs, on zagra tutaj i moi drodzy, my się zdecydujemy na symulację, długą symulację tego pojedynku. Mam nadzieję, że będziemy w stanie postawić tutaj ciężkie warunki naszym przeciwnikom. Oczywiście zaczyna Lino Gorozabel i Mason Mount, panowie, potrzebujemy trochę się ogarnąć, tak mówiąc kolokwialnie. Skład Manchester United. Na bramce David De Gea, dalej Calabria, Chaleta, Carr, Skriniar, Guerreiro, Moncayola, Bernardo, Chouameni, Anthony Martial, Cygankow i Jadon Sancho. A niestety Cygankow już w siódmej minucie będzie miał okazję do zdobycia bramki po rzucie karnym i trafia. W siódmej minucie już trafia piłkarz, pokonując Müllera. Nie widziałem właściwie, kto sprowokował tamten rzut karny. Czy to był faul, czy to była ręka. Najprawdopodobniej było to jakieś dziwne odbicie piłki od ręki. Niestety takie są fakty, że najczęściej właśnie w taki sposób Lino Gorozabel obija słupek. Manchester United teraz spokojnie od obrony buduje ten atak. Jadon Sancho, ależ dobry przerzut i teraz Martial strzał, który broni Müller, ale nasza obrona zostawiła tutaj zdecydowanie zbyt dużo wolnej przestrzeni zawodnikom grającym w czerwonych trykotach i czerwone diabły teraz na całe szczęście Jadon Sancho był na pozycji spalonej. Declan Rice. Świetnie wypuszczony. Lino Gorozabel do Mounta! To była naprawdę, naprawdę obiecująca akcja i ta współpraca Mounta z Lino Gorozabelem, tej dziewiętnastki z dziewiątką, wygląda nieźle, ale brakuje czegoś tam, brakuje jakiegoś momentu przełamania. Świetne dogranie, zejście do środka, może teraz się uda, tak! Reuben Briggs w swoim debiucie ligowym w barwach Chelsea pakuje piłkę do siatki. Ściągnięcie tego piłkarza, ten nasz transfer w cudzysłowie, był póki co strzałem w dziesiątkę, to on odświeżył nasz atak. 30 minuta, cały czas Chelsea remisuje z Manchesterem United. Ależ teraz to rozegrali, a Cygankow w 33 minucie wpakował piłkę do siatki po raz drugi. Gigantyczne nieporozumienie na tej lewej stronie i niestety Madsen w meczu z Blackpool zagrał jak profesor. Ale teraz, gdy gramy z rywalem o naprawdę wysokim poziomie umiejętności, Madsen po prostu zawodzi. To może świadczyć o tym, że jednak nie bez powodu to jest piłkarz, który docelowo był predystynowany do gry z tymi drużynami słabszymi, z tymi zespołami z niższych szczebli ligi angielskiej. Kolejne uderzenie Cygankowa, ale znowu broni Charles Müller. Tiernoballo. Może będzie szukał dośrodkowania. Tiernoballo, wycofanie jednak tej piłki. Jest okazja do zdobycia bramki. Dośrodkowanie w pole karne Masona Mounta. Jeszcze jest zabrana ta piłka. Mason Mount, może będzie strzał. Ian Madsen, Declan Rice, Lino Gorozabel powinien zamienić tę okazję na bramkę, a Cygankow ukarany czerwoną kartką. Jeszcze dobitka Gilmoura. Strzelec dwóch bramek nie wystąpi w drugich 45 minutach. Manchester United grający w dziesiątkę. Kontuzja Brookinga. To nie to. Ja nie takie zmiany chciałem tutaj wprowadzić. Wprowadzimy zatem Pearsa w miejsce Reubena Briggsa. Zobaczymy, jak ta stara krew teraz, czy ta rywalizacja na tej lewej stronie faktycznie da się we znaki zarówno jednemu, jak i drugiemu Anglikowi. Może teraz uda się przejąć tę piłkę. Ian Madsen. Jeszcze Esteban Carrasco. Zagranie piłki na lewą stronę. Wycofanie futbolówki. Mason Mount. Ma tam Lino Gorozabela. Nie zdecydował się ostatecznie do niego podawać piłki. Na murawie zameldował się Hoffman i Pierce. I rozgrywa londyńska Chelsea na krótko ten stały fragment gry. Jeszcze ma piłkę Declan Rice, 55 minuta, Lino Gorozabel na przedpole, Mason Mount, to musi być gol, tak jest, Mason Mount z asystą, Tiernoballo pakuje piłkę do siatki, wracamy, musimy wykorzystać to, że Manchester United gra w dziesiątkę, musimy teraz pokazać pełnię swoich możliwości, a Akoto od razu w miejsce Declana Rice'a, który niestety nie gra teraz najlepszych zawodów, a jednak ten środek pola jest tutaj bardzo, bardzo istotny i potrzebujemy wzmacniać go najlepszymi piłkarzami, świetny przechwyt, Mason Mount, zagranie natychmiast piłki do Jonathana Pearce'a, ale ten piłkę stracił. Jonathan Pearce po raz kolejny, piłka stracona przez Anglika, który nie zaliczył najlepszego wejścia. Jeszcze jest okazja, Anthony Martial na nasze szczęście nie trafił. Mason Mount, Martial, Mount.
Świetne rozegranie, Arnar Olsen na przedpole, wycofana ta piłka, jeszcze może teraz będzie okazja, obija piłkę Jonathan Pearce, może dogranie Lino Gorozabel, po raz kolejny obite obramowanie bramki Davida De Gea, sporo pecha teraz po stronie londyńskiej Chelsea, w tych statystykach też jesteśmy wyraźnie lepszą, przeważającą drużyną, ale nic z tego nie wychodzi. Kolejna zmiana, pojawia się na murawie Akoto. Może czas przejść na absolutnie ofensywne ustawienie. Mając tutaj Madsena, jesteśmy w stanie go przesunąć na taką pozycję. Jesteśmy w stanie go wykorzystać niczym skrzydłowego. I teraz, moi drodzy, dokładnie w taki sam sposób, jaki widzicie tutaj, możemy tą drużynę ustawić. Możemy teraz ich przestawić na trójkę obrońców z tyłu, żeby po prostu zmaksymalizować jeszcze te natężenie ataków przez ostatnie 15 minut. Tiernoballo, jeszcze przerzut tej piłki, Lino Gorozabel. Kolejna okazja przez naszego napastnika. Czy zmarnowana? Nie wiem, nie chciałbym użyć tego określenia, bo Gorozabel był naprawdę aktywny w tym meczu. Miał kilka asyst drugiego stopnia, ale chyba ostatecznie on nie przyłożył piłki do nogi w tym decydującym momencie ani razu. Może teraz, jeszcze 85. minuta, ruszają z akcją. Tiernoballo, zagranie do przedpola! Jeszcze Lino Gorozabel, kolejna okazja zmarnowana przez hiszpańskiego napastnika. No tutaj już nie ma usprawiedliwienia, jeżeli w takiej sytuacji jak ta nie trafiasz do bramki. Nie może być żadnego usprawiedliwienia. Ruszamy lewą stroną. Może jeszcze uda się nam przeprowadzić akcję. Remis z Manchesterem United 2-2. Nie wykorzystaliśmy 45 minut gry w przewadze. Lino Gorozabel. Niestety nie popisał się po raz kolejny. To jest dla nas ogromny zawód. I ciężko mi na to patrzeć. Ciężko jest mi się pogodzić z takim scenariuszem. Bo na papierze transfer Lino Gorozabela wyglądał idealnie. Co więcej, początki Lino Gorozabela w naszym zespole też nie były złe. On się wprowadził w nasz zespół wyśmienicie. 13 bramek, 7 asyst, ale później coś zdecydowanie spowolniło i na obecną chwilę Lino Gorozabel to jest piłkarz, który niestety, ale częściej zawodzi. Louis Barry. Kim jest ten 23-letni zawodnik? Z chęcią się dowiem. Niestety, moi drodzy, ale klątwa prawdziwej Chelsea przechodzi na nas i w karierze tym klubem. Problemy z napastnikiem są cały czas aktualne. Ja wiem, że bardzo chcielibyście zobaczyć tutaj ściągnięcie tak hitowego transferu, jakim jest pan Krzysztof Zasępa. Ale nie wiem, czy będziemy w stanie sobie pozwolić na taki transfer. Na pewno nie teraz. Może w przyszłości. Na obecną chwilę coś się już ruszyło. Coś się zmieniło. Remis z Manchester United to nie jest koniec świata. A FC Barcelona uzgodniła ewentualny transfer Gilmura za 103 miliony. Ja na obecną chwilę tę ofertę chyba będę zmuszony odrzucić. Boli mnie serce, moi drodzy. Powiem szczerze, to jest niestety dramat, jeżeli chodzi o takie kariery, ale to jest naturalna kolej rzeczy i rozwoju piłkarzy. Ale wymienienie całego kręgosłupa naszego zespołu... A z drugiej strony... No, to mnie bardzo boli. A z drugiej strony widzę, że Gilmour niestety, ale też... nie gra już na pełnię swoich możliwości. Gilmour to niestety jest zawodnik, który w tym sezonie, zresztą jak chyba niestety większość naszych piłkarzy, trochę obniżył loty. Wielka szkoda. Tym bardziej, że na rynku transferowym nie bardzo widzę tutaj jakiegoś potencjalnego następcę. Ciężko jest mi znaleźć tutaj zawodnika, który mógłby zastąpić go 1-1. A może i nawet wzmocnić. Ryan Gravenberch to jest bardzo ciekawa opcja. A Chelsea też słynie, że od czasu do czasu lubi jakimś grubym transferem konkretnym rzucić. A co jeżeli my zaproponowalibyśmy wymianę Gilmoura na Frankiego de Jonga? Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, moi drodzy.
Nie wiem, czy w tym momencie nie krzyczycie przed ekranami, że to jest absolutnie idiotyzm. Tragedia. Kompletnie głupia decyzja. Wiadomość do nas przyszła 10. Więc mamy tydzień. Na rozważenie tej propozycji. Ha. Gilmour do FC Barcelony. Wymiana za napastnika, za Osimhena, za Karima Adeyemiego, a ze środkowych pomocników na tego Frankiego de Jonga nieszczęsnego. To jest bardzo ciekawy scenariusz, który został tutaj napisany przez życie. Ale mają starych bramkarzy. 31, 34, 37. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby zrobić wymianę? Chyba prędzej za Osimhena. Bo tutaj Frankie de Jong, no my byśmy musieli za niego dopłacić. Osimhen. Osimhen czy Frankie de Jong? No dobrze, spróbujmy. No co nam szkodzi? Co nam szkodzi spróbować zaryzykować? To absolutnie nic nie kosztuje. Xavi powiedział, że jednak nie był to najlepszy pomysł. Ja to rozumiem. Ja taką decyzję nawet szanuję. Moi drodzy, ale fakty są takie, że coś tutaj trzeba pozmieniać. Louis Barry. 23-letni napastnik, który ma 81 punktów overalla. Ej, on wygląda bardzo ciekawie. I ja wiem, że zaraz ktoś z was powie, że ale po co? Przecież masz Nicolasa na wypożyczeniu. Fakt. Mamy Nicolasa na wypożyczeniu. Ale Ruben Nicolas mimo wszystko ma na razie 74 punkty overalla. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy on będzie w stanie się aż tak do tego stopnia rozwinąć. Czy to jest w ogóle realne? Czy nie? Mam naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, moi drodzy. Naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. I potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję waszej pomocy, bo ściągnięcie Raybena Briggsa okazało się być naprawdę dobrym ruchem. Ale ta drużyna potrzebuje zmiany. Potrzebuje przewietrzenia szatni. Ale boję się takich drastycznych ruchów, bo cały czas mam świadomość o tych perspektywicznych zawodnikach. Ale wiem, że nie dla wszystkich też będzie otwarta droga do naszej szatni. A mimo wszystko szkoda blokować któremuś z nich karierę. Ciężki temat. Naprawdę, naprawdę ciężki temat jest to, widzowie. Mówię, że potrzebuję waszej pomocy.